Parafie mają też szczególne miejsce w tworzeniu rzeczywistości wspólnoty dla tych, którzy są samotni i chorzy. I tak się też dzieje. W prowadzonych badaniach socjologowie stwierdzają, że gdyby nie wspólnoty wiernych, wiele osób, zwłaszcza starszych, pozostawałoby w izolacji od innych. Dzięki tym wspólnotom, także dzięki istniejącym przy nich grupom modlitewnym, formacyjnym, wiele osób ma poczucie, że ich życie nabiera większego sensu. Mogą pogłębiać swoją wiarę, praktykować ją we wspólnocie. Mają okazję do pomocy innym, zaangażowania się w wolontariat i służenia swojej społeczności. Trzeba nam ciągle odkrywać naszą własną wspólnotę religijną jako miejsce spotkania człowieka z Bogiem i jako miejsce spotkania człowieka z człowiekiem. Umiłowani w Chrystusie, tworzymy wspólnotę parafialną jako ludzie różniący się między sobą pod względem osobowości, charakteru, naturalnych talentów, życiowych profesji, nawet różnych przynależności do różnych ugrupowań. We wspólnocie wierzących różne są dane, ale jeden jest cel. Łączy nas wspólna droga i jeden zasadniczy cel, którym jest zbawienie. Patron naszej parafii, święty Maksymilian Kolbe, pisał, że każdemu z ludzi wyznaczył Bóg jakieś określone posłannictwo na tym świecie i stworzył najpodobniejsze warunki i okoliczności do wypełniania tego posłannictwa. Gorąco życzę nam, żebyście wszyscy czuli się zaproszeni do uczestnictwa w życiu waszej parafii. Byście na miarę swoich możliwości angażowali się i pracowali dla ich dobra, rozwoju, pamiętając, że jest to praca, która służy naszemu zbawieniu. Każdy we właściwy sobie sposób może włączyć się w życie parafialne, czując się za nie współodpowiedzialny. Życzę księdzu proboszczowi Stanisławowi, dziękując także księdzu prelatowi Stanisławowi, który przez długie lata przygotowywał nas też do tego wydarzenia, aby ta nowa parafia ustawicznie starała się wspólnotą na wzór Chrystusa pod opieką i orędownictwem na Bożej i patrona parafii świętego Maksymiliana Kolbego. Niech udziela się nam jego ewangeliczny maksymalizm. Nasze czasy również są dogodne, by wydawać się święty maksymalizm. W każdych czasach i w każdych uwarunkowaniach Bóg powołuje ludzi do świętości i domaga się, aby wypełniali swoje życiowe posłannictwo. Trzymajmy się na tej drodze pewników, to znaczy Chrystusa, Eucharystii i całej prawdy zawartej w Ewangelii. Trzymajmy się Matki Bożej i uświęconej przez wieki tradycji Kościoła. Umacniajmy się wzajemnie w wierze. Amen.